Dzień dobry, Kacper Kita Państwa witam. Mam po raz kolejny przyjemność dzisiaj rozmawiać z redaktorem naczelnym naszego wspaniałego portalu, Damianem Adamusem. Witaj, Damianie. Damian Adamus Państwa wita, dzień dobry. Nie rymuje się niestety, tak jak Kacper Kita, ale... Musimy coś wymyślić, żeby Damian też się rymował, żeby nie był dyskryminowany. Porozmawiamy sobie dzisiaj z Damianem na temat wizyty Xi Jinpinga, przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej w Europie. Xi Jinping odwiedził po kolei Francję, Serbię i Węgry. No i zastanowimy się nad tym, jakie to ma znaczenie i czy z tej wizyty coś wynikło oprócz samej symboliki. No niewątpliwie jest to ważne wydarzenie, bo jest to pierwsza od 5 lat wizyta przywódcy Chin w Europie. Zacznijmy może od tła takiego ogólnostrategicznego. Jak dzisiaj twoim zdaniem, Damian, wyglądają te relacje między Chinami a Europą? Tak jak wspomniałeś, Xi Jinping po raz pierwszy od 5 lat jest w Europie. Spowodowane jest to po pierwsze pandemią, potem pewnymi zawirowaniami też w HRL wewnętrznymi. Cele moim zdaniem kluczowe były dwa. Po pierwsze, mniej istotny tutaj taki cel wizerunkowy, tak? Chiny tutaj próbują nieco polepszyć swój wizerunek w Europie, który mocno, mocno kuleje zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, w innych regionach świata niekoniecznie tak jest. Ostatnie badania pokazują, że w Azji Południowo-Wschodniej wręcz ten wizerunek Chin się poprawia. A drugi aspekt, no i najważniejszy, kluczowy, no to są te kwestie gospodarcze. Tutaj ten krajobraz strategiczny, o którym wspomniałeś, no to tutaj moim zdaniem warunkują dwie podstawowe kwestie, czyli te kwestie gospodarcze po pierwsze i wchodzenie na tą ścieżkę rywalizacji handlowej i wojny handlowej Chin nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Europą, a po drugie mamy ten krajobraz strategiczny uzupełniony o aspekt polityczny, przede wszystkim wojnę na Ukrainie. Tutaj właśnie też spotkanie przede wszystkim Xi Jinpinga z Macronem odnosiło się do tych dwóch kwestii. Odnośnie tych gospodarczych kwestii warto zarysować pewien szerszy kontekst. W 2023 roku eksport dóbr z Chin do Europy był mniejszy o 100 miliardów euro niż rok wcześniej. Spadł z 627 miliardów do 514 miliardów. W Europie mówi się o kolejnych cłach, sankcjach, o postępowaniach antydumpingowych względem Chin. Przede wszystkim no, teraz najważniejsza kwestia to są te samochody elektryczne, takie na takim gospodarczym świeczniku, kolokwialnie mówiąc. No i właśnie jest to dla Chin niebezpieczna sytuacja wobec tego, że te silniki wzrostu Chin się wyczerpują. Napływ z inwestycji zagranicznych do Chin w 2023 roku był najniższy od 30 lat i mniejszy aż o 80% niż w 2022 roku. No to jest totalny kolaps tych inwestycji zagranicznych, które były ważnym motorem napędowym chińskiej gospodarki. Konsumpcja również kuleje ze względu na pewną, no na niepewność co do perspektyw rozwojowych Chin. Także tamta ludność, Chińczycy oszczędzają wobec braku zabezpieczeń socjalnych, społecznych. Po prostu te pieniądze są akumulowane w skarpecie na czarną godzinę. Rynek nieruchomości także tam mocno podupadł i ogólnie inwestycji infrastrukturalnych ze względu na to, że Chiny były przez lata przeinwestowane po prostu. Także ucięcie dostępu czy ograniczenie dostępu do europejskiego rynku byłoby dużym, dużym tutaj ciosem dla Chin. No i mamy ten aspekt właśnie polityczny, czyli wojna na Ukrainie przede wszystkim, polityczno-geopolityczny. Czyli no, tradycyjnie Chiny chciałyby wbić klina w te relacje transatlantyckie. Tak, to wbicie klina w relacje transatlantyckie na pewno jest tutaj istotne. Z perspektywy francuskiej, no tutaj to jest kraj no zdecydowanie największy z tych trzech odwiedzonych przez Xi Jinpinga, wygląda to trochę inaczej. Mianowicie tutaj Macron chce kontynuować francuską tradycję, wizję tego, że zadaniem Francji wobec tego, że przestała być już jedną z tych najważniejszych potęg w świecie, jeśli chodzi o nie wiem, top 2-3, no to wiadomo, że już nie jest, no to rolą dla Francji ma być bycie tak zwanym puissance d'équilibre, mocarstwem równoważącym. I z tego punktu widzenia
Francja była pierwszym krajem, dużym krajem zachodnim, który nawiązał relacje dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, bo de Gaulle zrobił to w 64 roku. Mamy 60-lecie właśnie. Tak, no i właśnie z okazji tego 60-lecia teraz Xi Jinping odwiedził Paryż. Zresztą wiemy, że Francja była czwartym krajem, który na świecie, który miał broń atomową w 60 roku i kilka lat później, kiedy Mao również skutecznie uczynił z Chin mocarstwo nuklearne, to mamy zapis, że de Gaulle na Radzie Ministrów był zadowolony i stwierdził, że no to teraz dobrze, bo Chińczycy będą mogli się dystansować od Związku Sowieckiego, wobec czego będą odgrywać podobną rolę co my, czyli jako ten, tak jak Francja widziała swoją rolę wobec Stanów Zjednoczonych jako sojusznik, ale jednak prowadzący niezależną politykę i w sensie budujący pole dla krajów trzecich zainteresowanych osłabianiem napięcia między dwoma głównymi rywalami, wówczas między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim, tak wówczas w latach 60. to wzmacnianie się Mao, a z drugiej strony jego dystansowanie się od Związku Sowieckiego było przez francuską dyplomację przez de Gaulle odczytywane właśnie jako szansa na to, żeby Chiny by odgrywały podobną rolę i były tym krajem, który będzie łagodził napięcia w relacjach między dwoma największymi potęgami i będzie tworzył dla krajów średnich i dużych, ale nie tych największych mocarstw, takich jak Francja, że będą wspólnie zwiększać przestrzeń, żeby nie osłabiać ten świat dwublokowy, tak? I dzisiaj zarówno w oświadczeniach Xi, jak i w tym, co mówi Macron, widać moim zdaniem podobną logikę. Tak? Macron kilkukrotnie to powtarza, również to było widoczne w jego programowym wystąpieniu na Sorbonie dwa tygodnie wcześniej, gdzie podsumował 7 lat swojej prezydentury w aspekcie polityki zagranicznej i swoją wizję Unii Europejskiej, że właśnie sama Unia Europejska, on ewidentnie chce być takim przywódcą politycznym, strategicznym całej Unii Europejskiej. Czemu służy to, że do Chin pojechał z Ursulą von der Leyen rok temu. Chociaż Ursula von der Leyen była traktowana jako ta osoba niższa rangą i podobnie było teraz, że też Ursula von der Leyen wpadła na część wizyty i to jest z punktu widzenia Macrona bardzo wygodne, bo on z jednej strony pokazuje, że von der Leyen jest obecna i on nie występuje tylko jako prezydent Francji, ale jako reprezentant całej Unii Europejskiej. Po drugie, on w kontrakcie do von der Leyen jest wobec Chińczyków tym bardziej dobrym policjantem i on na jej tle ma być odbierany jako ten bardziej koncyliacyjny, mniej proamerykański, bardziej otwarty właśnie na biznes chiński, co widzimy też po niektórych deklaracjach członków francuskiego rządu przy okazji tej wizyty. No i ma to służyć oczywiście też wzmocnieniu roli Francji, ale per procura Macron by chciał, żeby cała zintegrowana Unia Europejska, której dyplomacją realnie najchętniej po prostu sterowałby z Paryża, odgrywała podobną rolę. Żeby całej Europy, całej Unii Europejskiej zaczął używać tego pojęcia mocarstwa równoważącego, że to Unia Europejska powinna poprzez budowę swojej autonomii strategicznej, poprzez wzmacnianie swoich własnych firm, poprzez na przykład budowę europejskich czempionów, poprzez rozwój sztucznej inteligencji, koncernów technologicznych europejskich, odbudowywać swoją suwerenność, swoją podmiotowość wobec Stanów Zjednoczonych i Chin z obu stron, ale szerzej widzimy też na przykład w zacieśnianiu relacji francusko-indyjskich, że tam również jest taka chęć właśnie zachęcania tych budujących się mocarstw pozaeuropejskich do unikania logiki dwublokowej i wspólnie z Francją właśnie dążenia do tego, żeby nie było tej nowej zimnej wojny. I myślę, że to jest taki zasadniczy cel tej wizyty z punktu widzenia Macrona. Tak, no myślę, że tutaj też warto przedstawić chińską perspektywę, jakie Chiny by chciały Unii Europejskiej, bo tutaj, tak jak wspomniałeś, Chińczycy jak najbardziej popierają te dążenia do autonomii strategicznej, tego konceptu, który jest autorstwa właśnie Macrona. Chinom przede wszystkim oczywiście nie chodzi o to, żeby Europa była zintegrowanym organizmem politycznym, bo z ich perspektywy utrudnia to obecną prowadzoną politykę taką dziel i rządź, rozgrywania różnic interesów pomiędzy krajami. Na to
Natomiast w tej autonomii strategicznej Chińczycy widzą po pierwsze szansę na budowanie niezależnych relacji z Europą, a nie tego, że po prostu Europa jest pewnym takim proxy, może mini proxy polityki amerykańskiej, a po drugie widzieliby w Europie takie właśnie mocarstwo stabilizujące, które by w jakiś sposób hamowało hegemonistyczne zapędy Stanów Zjednoczonych i mogłoby wpływać na te Stany Zjednoczone, które po prostu zbyt ekspansywnie w wielu regionach świata czy na jakichś agendach politycznych działają. No i właśnie tutaj to, co wspomniałeś, doproszenie Ursuli von der Leyen do części tej wizyty jest po pierwsze bardzo wygodne, ale i również ciekawe. Ostatnio Scholz był w Chinach, podpisał tylko 3 umowy. Tutaj we Francji podpisano zdecydowanie więcej tych umów, a ogólnie jeżeli chodzi o taką europeizację tej polityki, no to jest z perspektywy Francji bardzo istotne, no bo jeżeli sobie spojrzymy na kluczowe problemy w rywalizacji z Chinami czy na polu gospodarczym, to jest przede wszystkim obok tych nadmiernych mocy produkcyjnych jest to dostęp do chińskiego rynku. No i Chińczycy przez lata różne rzeczy obiecywali, a koniec końców kończyło się na tym, że albo Niemcy, albo Francja dostawały dużo, może nie dużo, ale kilka dużych kontraktów dla Airbusa czy niemieckich firm, no i kończyła się gadka na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie europejskiej polityki, jeżeli chodzi o równy dostęp do rynku na poziomie Unii Europejskiej i Chin. No po prostu Chińczycy właśnie tutaj rozgrywali te różnice interesów, a Macron teraz mam wrażenie, że chce pokazać, że to się trochę skończyło i że po prostu tutaj agenda europejska powinna być również uwzględniana i tak jak wspomniałeś, również wyszedł na takiego dobrego policjanta, bo jeżeli sobie zobaczymy na publikację tą taką podsumowującą ze strony Ursuli von der Leyen, jest ona tam dość tak agresywnie napisana i nie przebiera się tam w słowach. Zresztą już przed wizytą wspominała Ursula von der Leyen dość twardych słowach o nadmiernych chińskich mocach produkcyjnych, o zalewaniu wręcz europejskiego rynku przez chińskie produkty. Także tutaj mamy te dwuaspektowe, z jednej strony bilateralne, a z drugiej strony trilateralne takie podejście. Tak, no i też trzeba przyznać, że jeżeli sobie porównamy to, co się działo na spotkaniu Olafa Scholza z Xi Jinpingiem w Chinach, a tym, co Xi Jinping zastał teraz w Paryżu, no to Macron przedstawił się przede wszystkim jako zdecydowanie bardziej asertywny gracz. Czy to przed samym spotkaniem zaprosił różnych dysydentów chińskich i przywódców tam tybetańskich, między innymi, pokazując, że nie będzie to łatwa wizyta. Z drugiej strony ta agenda we Francji była zdecydowanie pełniejsza i obfitująca w rzeczy czy tematy dla Chin niewygodne. Olaf Scholz, można powiedzieć, po takiej linii najmniejszego oporu, nie chcąc za bardzo drażnić Chin, zresztą patrząc na uwikłanie i powiązania gospodarcze głębokie Chin, Niemiec i Chin, jest to w jakiś sposób zrozumiałe. Natomiast tutaj właśnie Macron w taki sposób bardziej, myślę, asertywny i zdecydowany tutaj no ta wizyta przebiegła. No właśnie, była też kwestia wojny na Ukrainie, druga kwestia, o której tam mówiliśmy na początku. Tutaj we francuskich oświadczeniach była mowa o tym, że Chiny zobowiązały się tutaj do kontroli eksportu towarów podwójnego przeznaczenia do Rosji, tak, które mogą być wykorzystywane do aspektów militarnych, do wspierania wysiłku wojennego Rosji na Ukrainie. Natomiast w oświadczeniach chińskich nie ma o tym ani słowa, także są pewne rozbieżności, także nie było to wszystko tak kolorowo, jakby się wydawało. No z drugiej strony Xi Jinping poparł oczywiście jako gwarant światowego pokoju dążenie, tą deklarację o tym, żeby na czas Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Paryżu, aby te działania wojenne zawiesić, co można uznać za pewien ukłon z jednej strony wobec Francji, z drugiej strony Chińczycy, przedstawiając się jako ten gracz dążący do globalnego pokoju tutaj, no nie zrobiły czegoś, co by nie było też zgodne z ich agendą polityczną.
Zanim przejdziemy dalej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. To dzięki Wam, naszym wspaniałym darczyńcom, jesteśmy w stanie przygotowywać tego typu materiały i reagować na bieżąco na najważniejsze wydarzenia na świecie. Czy mieliśmy wybuch wojny na Ukrainie i raporty z frontu kolegi Michała Nowaka, czy jak mieliśmy atak Hamasu na Izrael, też tego samego dnia reagowaliśmy, czy jak Polak został zabity w Strefie Gazy, też od razu z zaprzyjaźnionym ekspertem materiał. I teraz też, kiedy kończy się wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w Europie, pierwsza od 5 lat, to na bieżąco reagujemy dla Was razem z Damianem w merytoryczny, rzetelny sposób, uwzględniając perspektywę polskiego interesu narodowego. Staramy się te najważniejsze wydarzenia na świecie i w Polsce dla Was komentować i możemy to robić tylko dzięki temu, że istotna część z Was nas wspiera, rosnąca, ale żeby móc się rozbudowywać, żeby móc działać długofalowo, myśleć w perspektywie wielu lat, potrzebujemy, żeby więcej z Was pomyślało o tym, żeby choćby drobną kwotą wesprzeć naszą pracę. Możecie to zrobić, wchodząc na naszą stronę nnat.pl/wspieram lub poprzez wpłatę na nasze konto. Numer konta pojawia się tutaj kilkukrotnie na ekranie i również można zobaczyć to, jak wpłacić na nasze konto w opisie tego filmu. Każdy, kto zdecyduje się zostać naszym darczyńcą, może dołączyć do naszej społeczności na Discordzie i tam dostawać na bieżąco wcześniej informacje o wszystkich wydarzeniach, jakie mają miejsce. Może sugerować pytania do konkretnych gości, gdzie dajemy z wyprzedzeniem taką możliwość przed zaproszeniem na nasz kanał na YouTubie i może być przede wszystkim w codziennym kontakcie z nami i innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach i podobnych wartościach. Tak jak mówiłeś, Damian, no tutaj Macron w typowym dla siebie stylu wysyłał Chińczykom zarówno pozytywne, jak i takie asertywne sygnały, tak? To przyjęcie jednego z przywódców rządu tybetańskiego na uchodźstwie i wiceministra Republiki Tajwanu w Pałacu Elizejskim, chociaż formalnie przy okazji tego, że nadawał legię honorową jednemu z swoich byłych parlamentarzystów, który przy okazji jest adwokatem praw człowieka w Chinach i on ich zaprosił, a nie prezydent ich zaprosił, no ale wiadomo, że zostali przyjęci w Pałacu Elizejskim. Ale z drugiej strony mieliśmy sporo takich kurtuazji. Macron na przykład publicznie powiedział, że należy być przeciwnym logice odcinania się od Chin, decouplingu, który byłby szkodliwy dla interesów europejskich. Zaprosił Xi Jinpinga do Pirenejów, do regionu, w którym sam jako młody chłopak spędzał wakacje, co odwzorowywało to, że jak Macron był w zeszłym roku w Chinach, to z kolei Xi go zaprosił do kantonu, gdzie on sam jako syn swojego ojca, który tam był dygnitarzem partii komunistycznej, spędzał czas. I to były takie oczywiście pewne gesty, no ale również przekładające się na konkretne deklaracje. Tak, z jednej strony mamy ten kij w postaci wypowiedzianego podczas tej wizyty wypowiedzianej groźby o cłach na chińskie samochody, a z drugiej strony mamy też deklarację ministra gospodarki i finansów Bruno Le Maire'a, jednego z najważniejszych ludzi, człowieka, który od 7 lat nieprzerwanie kieruje polityką ekonomiczną rządu francuskiego, że jak najbardziej fabryki chińskie samochodów są mile widziane we Francji. Więc mamy takie sygnały w obie strony, no i niewątpliwie ta kwestia wojny na Ukrainie jest tutaj bardzo ważna. No, Macron od początku tego konfliktu starał się, no, bardzo chciał wejść w rolę właśnie tego przywódcy mocarstwa równoważącego, polityka, który będzie w stanie rozmawiać ze wszystkimi stronami konfliktu i doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Tak, to jest wymarzona rola dla niego, dlatego te słynne telefony do Putina, które były dość intensywne na początku wojny, czy tuż przed nią, kiedy Macron liczył, że uda mu się najpierw poprzez wizytę w Moskwie, potem poprzez ten kontakt telefoniczny przekonać Putina, żeby, jak to się mówiło, wrócił do zmysłu, wrócił do normalnej rozmowy i po prostu dogadał się na jakąś nową wersję porozumień mińskich, nie rozpoczynał wojny, potem żeby ją zakończył, szybko przeszedł do negocjacji, jak widać nie przyniosło to efektów, więc dzisiaj już te kontakty są znacznie rzadsze, ale niewątpliwie Francuzi liczą, że to Chiny będą w tym duecie, tak jak to kiedyś było, że to Rosja była kiedyś, czy Związek Sowiecki był silniejszy i można było poprzez oddziaływanie na Chiny trochę naciskać, żeby Związek Sowiecki był mniej konfrontacyjny wobec Zachodu, co zresztą potem robiły przede wszystkim Stany Zjednoczone od tego zwrotu Nixona i Kissingera. Tak samo Francuzi chcieliby, Macron by chciał, żeby w podobny sposób dzisiaj traktować Chiny, chociaż to one są mocniejsze, ale Rosja jest tym bardziej agresywnym, tym bardziej konfrontacyjnym, żeby znów
przywrócić Rosję jako, żeby przynajmniej doprowadzić do zawieszenia broni, a najlepiej, żeby przywołać Rosję do porządku i żeby doprowadzić do jakiegoś zakończenia konfliktu, a w wersji minimum zawieszenie broni, a w wersji takiej już naprawdę minimum, no to przynajmniej i to zostało wypowiedziane, że doceniane są chińskie wysiłki na rzecz tego, żeby nie było dalszej eskalacji w postaci wojny atomowej, tak? I tam było chińskie oświadczenie o tym, że wojna atomowa, by użycie broni atomowej byłoby... Tak, a Rosja w tym samym dniu zaczęła ćwiczenia związane z taktyczną bronią jądrową. No właśnie, więc tutaj pojawia się oczywiste pytanie, czy tutaj no, nie są po prostu puste słowa, tak? No to, że Xi Jinping sobie poparł teoretycznie ten prawda, zawieszenie broni na czas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, to oczywiście bardzo miło i Xi Jinping też w takim programowym artykule, który opublikował w Le Figaro, czyli w jednej z dwóch najważniejszych gazet francuskich, że tutaj przybywa do Francji z prawda, wyciągniętą ręką, przyjaźń, współpraca, razem będziemy działać na rzecz pokoju na świecie i stabilnej, obopólnie korzystnej współpracy. Tam powspominał, że przecież to we Francji młodzi chińscy rewolucjoniści, tacy jak przecież Zhou Enlai się, prawda, kształcili i potem budowali nowe Chiny i są takie piękne tradycje historyczne, a w praktyce oczywiście no jest mocno wątpliwe, żeby Chiny czy przestały de facto wspierać Rosję poprzez przekazywanie im materiałów, które mogą być używane również do celów militarnych, czy realnie nacisnęły na to, żeby Rosja zakończyła konflikt na Ukrainie. Wydaje się to jedno i drugie mało prawdopodobne. No i pod tym względem Macron swojego celu nie osiąga, chociaż sam fakt wizyty jest o tyle sukcesem, że jednak oczywiste jest, że Chiny są silniejsze niż Francja, ale to właśnie to miejsce Xi wybrał jako tego obecny partnera do tego rodzaju dialogu i to buduje pozycję Macrona w świecie. Macrona, który chce równolegle móc rozmawiać z przywódcami wszystkich mocarstw. No, był niedawno w Brazylii, był w Indiach, cały czas te relacje ze Stanami Zjednoczonymi też są przecież utrzymywane, bo był też w Waszyngtonie gościem honorowym całego Bidena nie tak dawno temu. Więc ta próba manewrowania i jak to się mówiło kiedyś w Polsce, polityki wielowektorowej jest utrzymywana. Macron zresztą o tym też dużo mówił w tym swoim przemówieniu na Sorbonie niedawno. No niemniej z punktu widzenia też naszego, no wydaje się mimo wszystko wątpliwe dość mocno, żeby w przewidywalnej przyszłości była jakaś wspólna unijna polityka wobec Chin, tak? Bo zresztą Francja też o tym, czy rząd francuski też o tym mówił, że no wiadomo, że są tutaj rozbieżności i tak naprawdę no nie jest to wspólna polityka państw unijnych, bo te tutaj rozbieżności również w stosunku do Chin są dość poważne. No i też te zapowiedzi takie gromkie Macrona o budowie europejskich czempionów, odbudowie europejskiego przemysłu, tak żeby Europa jako taka była jakimś realnym partnerem czy konkurentem, kimś podmiotowym wobec Chin, również w tej sferze gospodarczej, przemysłowej, technologicznej, też jak na razie jest tutaj więcej słów niż realnych sukcesów. No tak, jak najbardziej. No to, co wspomniałem, każda próba większej jakby harmonizacji polityki pomiędzy państwami Unii Europejskiej kończyła się na przekupstwem chińskim jednego z państw, które dostawało wielomiliardowy kontrakt na Airbusy czy inne towary i na tym się kończyło mówienie o wspólnej polityce. Mówiłeś o tym dekaplingu, tak, to ciekawe. Z drugiej strony Ursula von der Leyen w swoim oświadczeniu wspomniała o trzech kwestiach gospodarczych. W dostępie do rynku, właśnie tym zalewaniu dobrami chińskimi europejskiego rynku. No i trzecia kwestia właśnie była, no nie było o dekaplingu, ale do deriskingu, tak, między innymi jeżeli chodzi o kluczowe materiały, metale ziem rzadkich i tak dalej. Także tutaj, tak jak mówiłeś, był dobry i zły policjant. No i właśnie ciekawa kwestia, którą poruszyłeś, to jest to zaproszenie tak naprawdę chińskich koncernów do inwestycji we Francji. Myślę, że jesteśmy świadkami, będziemy coraz intensywniejszej rywalizacji o chińskie inwestycje w Europie. Taka, można powiedzieć, chichot historii, tak? Przez lata to Europa inwestowała w Chinach, transferując tam technologię. Teraz Chińczycy tutaj wracają ze swoimi technologiami. Jeżeli sobie spojrzymy na samochody elektryczne, no to nie ma żadnej europejskiej firmy produkującej na przykład baterie do samochodów elektrycznych. Żadnej poważnej, liczącej się.
jeżeli chodzi o na przykład samochody autonomiczne, tak, i te systemy ze samochodów autonomicznych, tak samo mamy tutaj tylko tak naprawdę Tesla i technologie amerykańskie i technologie chińskie, z którymi kooperanci, na przykład Volkswagen z Huawei współpracuje, niemieckie firmy właśnie coraz więcej tutaj porozumień o współpracy podpisują z Chinami, więc mam wrażenie, że będziemy świadkami w następnych latach i dekadach takiego odwróconego transferu technologii, czy próby pozyskiwania technologii przez europejskie państwa z Chin. No i to jest bardzo, bardzo interesujące. Możemy do tego wrócić też przy okazji Węgier i tamtejszych inwestycji. No myślę, że możemy powoli przechodzić do kolejnych państw, czyli Serbia, chyba najmniej obfita, ciekawa wydarzenia, wizyta, Kacprze. Tak, no tutaj bardziej jest to symboliczne i też jakoś tam ciekawe z racji na to, że my mieliśmy tą 25. rocznicę bombardowania ambasady w Chin w Belgradzie przez wojska NATO, coś co przez lata, nawet w tych najlepszych latach, tych miodowych latach relacji chińsko-zachodnich było wypominane. Pamiętam, jest ten słynny, jedyny wydaje mi się wywiad, jakiego przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej udzielił mediom zachodnim, jak Jiang Zemin świętej pamięci udzielił wywiadu jednemu z amerykańskich dziennikarzy i mimo, że tam generalnie było bardzo milusio, to mówił, że no ale tam bombardowanie ambasady, my to pamiętamy i wiemy, że to nie było przypadkiem, no, w czasie wojny w byłej Jugosławii. No a z punktu widzenia serbskiego jest to też naturalne pole do takich wspólnych gestów, no bo dla Serbów też jest to jakaś tam trauma. No i to jest o tyle ciekawe, że Serbia jest krajem, który z jednej strony, no wiemy, że ma te swoje tradycyjne relacje z Rosją, uwarunkowane kulturowo, religijnie. Wiemy, że jest to z drugiej strony kraj, który no, przez lata aspirował do tego, żeby i dalej aspiruje do tego, żeby być członkiem Unii Europejskiej, podobnie jak Chorwacja i Słowenia, które już nimi są. No, ale wiemy też, że w ostatnich latach te relacje z Chinami były przez prezydenta Vučića, który dość twardą ręką trzyma Serbię, no dość mocno wzmacniane. I to właśnie chińskie inwestycje w Serbii miały być, wydaje się, jedną z podstaw modelu rozwojowego przyjętego przez Serbię Vučića, co niewątpliwie oddala ją od tej wizji współpracy z Unią Europejską i stawania się w cudzysłowie normalnym krajem europejskim. Więc jest to taki ciekawy eksperyment, tak? No i Węgry, ewidentnie, no Węgry i Serbia to są dwa kraje, w których Chińczycy rzeczywiście weszli. Dwa, no, tu i tu mamy takich, jak to się ładnie mówi, mocnych przywódców, którzy też od lat rządzą, nigdzie się nie wybierają i poprzez relacje z Chinami liczą, że będzie to jakiś taki fundament, czy jeden z fundamentów tego, że będą w stanie swoim obywatelom zapewniać poziom rozwoju mimo bycia w pewnym konflikcie, czy aksjologicznym, czy politycznym, często, czy może bardziej niż konflikcie, napięć z tym głównym nurtem politycznym Unii Europejskiej. Chociaż oczywiście Orban też potrafi być bardzo pragmatyczny, jeśli chodzi o relacje z Niemcami, to wiemy, że one od dekad są pod stołem przyzwoite i de facto Orban zamian za dobre traktowanie niemieckich koncernów trochę jest oko przymykane na niektóre rzeczy, które on robi, i Vučić też w drugą stronę z Francją w ostatnich kilku latach starał się otworzyć i właśnie z Macronem takie pragmatyczne relacje, bardziej też biznesowo-militarne zbudować. Tam Serbia się między innymi zobowiązała do zakupu francuskich samolotów, więc tutaj też nie jest to takie zero-jedynkowe. Vučić i Orban, co ciekawe, stawiali też na relacje osobiste z Donaldem Trumpem, jako tym też Amerykaninem, ale pragmatycznym. No ale widać, że jednak Chiny są tym krajem, który też i przywódca serbski, przywódca węgierski, no jest to dla nich ten kluczowy punkt odniesienia. Tak. No tutaj wspomniałeś o artykule takim programowym w Le Figaro. No tutaj takie artykuły równocześnie były publikowane na Węgrzech i w Serbii, tak? No i tutaj w Serbii w dzienniku również powiedział Xi Jinping, napisał, że nie możemy zapomnieć, że 25 lat temu
NATO bezczelnie zbombardowało chińską ambasadę i że nie dopuszczą do czegoś takiego. Także tutaj myślę, że ten wymiar symboliczny przedstawiania też NATO jako takiego burzyciela globalnego porządku, zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa jest istotny, zwłaszcza dla globalnego południa i państw, które niekoniecznie mają taki amerykano- czy zachodniocentryczny punkt widzenia, czy to na wojnę na Ukrainie, czy w ogóle na globalne stosunki międzynarodowe. Dla tych państw często to Ameryka jest po prostu największym zagrożeniem dla globalnego porządku, więc podsycanie tej narracji, jednocześnie przedstawianie Chin jako tego gwaranta spokoju dążącego do stabilizacji i bezpieczeństwa jest z pewnością taką narracją korzystną dla Chin, jeżeli chodzi o zdobycie serców i umysłów społeczeństw na globalnym południu. Tak, no mieliśmy tutaj eskortę migów od samej granicy, mieliśmy tutaj dużo bardzo kurtuazji, bardzo miła atmosfera, jednocześnie konkretów niewiele, porozumienia o cyfryzacji, eksporcie jabłek, czy serbsko-chińskim parku przemysłowym. Takie kurtuazyjne, bez znaczących konkretów. Tych konkretów natomiast więcej zapowiada się na Węgrzech, gdzie ma być podpisane od 16 do 18 umów. Chyba najgłośniejsza z nich dotyczy elektrowni jądrowej, czy zaangażowania kapitałowo-technologicznego bardziej Chin w węgierską elektrownię atomową. Byłoby to dość interesujące, natomiast nie byłoby to coś, co jest totalnym jakimś nowum, ponieważ już Chińczycy na poziomie podwykonawstwa uczestniczą w projekcie brytyjskim jądrowym, którego Francuzi są wykonawcami, także to też nie jest tak. Jakby zapewne wielu chciało przedstawiać, że tutaj Węgrzy jako chiński agent wpływu wpuszczają chiński kapitał i technologie do kluczowych strategicznych sektorów przemysłowych, sektorów związanych z energetyką. No właśnie, no, odkłamywać taką narrację, tak samo jak narrację o tym, jakoby że to Węgry były najbardziej prorosyjskim krajem przed wojną, i chociaż to Niemcy czy Francja robili wielomiliardowe deale, a całą koncepcję transformacji energetycznej Niemcy przecież oparli o rosyjski gaz. Także to jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony mamy tutaj Węgry jako to pewne docenienie Węgier. Myślę, że to w ogóle ta wizyta, akurat wybranie Węgier i Serbii, no to jest takie nagrodzenie tych państw za prowadzenie takiej koncyliacyjnej względem Chin polityki, pokazanie, że bycie ugodowym względem Chin się opłaca. Węgrom się opłaca nie tylko na poziomie, można powiedzieć, symbolicznym, ale Węgrzy coraz więcej zyskują gospodarczo dzięki temu otwarciu na wschód od 15 lat sukcesywnie realizowanemu, w tym otwarciu na Chiny. Mamy tutaj, zresztą dzisiaj chyba czy jutro będzie chiński przewodniczący HRL wizytował chińskie fabryki. Jest to fabryka CATL, czyli firmy CATL, czyli fabryka baterii do samochodów elektrycznych. Te baterie są bardzo szeroko używane. CATL to jest największy na świecie producent baterii do samochodów elektrycznych. Wykorzystywane one są we wszystkich praktycznie samochodach, wszystkich marek. Także tutaj będzie wizytacja. Ma być też wizytacja w siedzibie w fabryce BYD, czyli pierwszej europejskiej fabryce chińskich samochodów elektrycznych, która jest ulokowana w południowych Węgrzech, i z perspektywy chińskiej jest to z jednej strony istotne, takie symboliczno-polityczne, czyli wejście tutaj z takimi wysokimi technologiami już na rynek europejski, nie na poziomie eksportu, ale już w samej obecności kapitałowo-produkcyjnej w Unii Europejskiej. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę te napięcia handlowe, potencjalne cła antydumpingowe i tak dalej, ulokowanie produkcji w Unii Europejskiej, no zamyka Unii Europejskiej jakby bezpośrednią drogę do nakładania ceł, no bo nie można nakładać wewnątrz Unii ceł na unijne towary. Także tutaj Chińczycy z Węgrami kooperują coraz mocniej, a Węgrzy Węgrzy są nagradzani coraz
wzmocni za swoją koncyliacyjną i spolegliwą politykę wobec Chin. No a biorąc pod uwagę jakby pewien trend rozwoju technologicznego, czyli to, że Chińczycy mają coraz więcej do zaoferowania w sferze wysokich technologii i przemysłów o wysokiej wartości dodanej, myślę, że ta polityka będzie procentować coraz mocniej i tak jak wspomniałem wcześniej, myślę, że jesteśmy w przededniu rywalizacji o różne inwestycje chińskie w Europie, takie inwestycje wysokotechnologiczne, wiążące się właśnie z takimi produktami zaawansowanymi. Tak, tak. No tutaj, tutaj też można zwrócić uwagę, że no jeżeli gdzieś w Europie Xi miałby znaleźć miejsce, w którym ta narracja o złym NATO i złych Stanach Zjednoczonych mogłaby być uzasadniona, no to pewnie Serbia i kazus Kosowa jest tym najprędzej wykorzystywany również przez Rosjan w swojej propagandzie, tak, że tutaj, prawda, to czemu oni mogą Kosowo sobie uznać, a my Krymu nie możemy, prawda? No przez lata to była taka narracja, no i ona była stosowana oczywiście również sprawa wcześniej zaangażowania NATO przeciwko Serbii była i jest wykorzystywana, więc to jest dość naturalne. No i jasne jest też, że w przypadku obu tych państw Chińczycy wchodząc w te stabilizacje, czy wchodząc w te państwa, no, mają też perspektywę stabilizacji politycznej w obu tych państwach i wobec tego mają też perspektywę, że są to długofalowe rzeczywiście zobowiązania, powiedzmy, przywódców tych państw do wiązania się właśnie z Chinami, tak, które przecież nie działają charytatywnie, tylko będą chciały tutaj jak najgłębiej wejść, jak najbardziej uzależnić od siebie te państwa, ale w zamian za to oczywiście niespecjalnie przejmując się tym, czy dany kraj jest demokratyczny, demokratyczno-liberalny i tak dalej. To też jest dość oczywiste. No i pod tym względem chyba jest to taki sygnał, który Xi wysyła do innych państw europejskich, tak, że on jest otwarty. I jeżeli ktoś by chciał na taki cyrograf podpisać, to jak najbardziej jest to perspektywa, na którą on jest otwarty. Tak, 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 jak najbardziej. No uzupełniając jeszcze może ten kontekst gospodarczo-polityczny, no to właśnie no to jest ciekawe, że kiedy właśnie na Unii Europejskiej w top 1 tematów gospodarczych są samochody elektryczne i tutaj ten zalew, jednocześnie chiński przywódca wizytuje właśnie fabryki związane bezpośrednio z tym przemysłem ulokowane już w Unii Europejskiej. Węgry będą z pewnością takim państwem, które będzie rozmiękczał tą politykę Unii Europejskiej względem Chin i takiego twardego oporu względem chińskich firm związanych z automobilnością, z elektromobilnością, przepraszam. Także jest to bardzo interesujące. Myślę, że no Węgry też są tutaj wykorzystywane jako ogólnie taki zderzak, żeby te co bardziej agresywne ruchy Unii Europejskiej względem Chin jakoś rozmiękczać i te stanowisko tonować. No i dostają za to niemałe profity. Największy odbiorca chińskich inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej. Także tak to wygląda. No podsumowując, myślę, że tutaj żadnego przełomu, jeżeli chodzi o całą wizytę, nie ma. No i nikt się chyba raczej takiego przełomu nie spodziewał. Dodatkowa runda negocjacji i sporu co do tych właśnie nadmiernych mocy produkcyjnych czy tarć handlowych. Kwestia wojny na Ukrainie, myślę, że tutaj tak naprawdę realnie nic się nie wydarzyło, tylko jesteśmy świadkami pewnego pustosłowia z obu stron, które ma fajnie wyglądać z perspektywy dyplomatycznej, ale nie przełoży się na realne rozwiązania z perspektywy gospodarczej. Problemy są nierozwiązane i nie ma po prostu nawet widoków za bardzo na rozwiązanie ich, ponieważ Chińczycy nie uważają, że oni zalewają jakikolwiek rynek, że jest jakakolwiek nadprodukcja. Odwoływali się nawet w ostatnich jakichś publikacjach do teorii przewag komparatywnych, tak, które była podstawą gospodarki Zachodu, tak, jakby teorii ekonomicznej Zachodu, czyli no, skoro jesteśmy wyspecjalizowani w produkcji samochodów elektrycznych, potrafimy robić to taniej i lepiej, no to tak jest nasza przewaga komparatywna i tym
i tym zalewamy, może nie zalewamy świat, ale jesteśmy w tym dobrzy, więc ludzie to kupują na całym świecie. No i o co wam chodzi, Europejczycy? Przecież zresztą wasze koncerny, 80 czy 90% samochodów produkowanych niemieckich też idzie na eksport, szło na eksport, francuskich tak samo, więc może to wy przez lata zalewaliście nasz rynek tymi samochodami, więc teraz mamy odwrócenie po prostu sytuacji i to jest naturalne. Nie ma tutaj żadnego pola do sporu, bo no to, tak wygląda świat. Jedni lepiej produkują oliwki, inni lepiej produkują samochody elektryczne. No i właśnie tutaj mamy rozbieżne stanowiska, także nie widać żadnego przełomu, a myślę, że ta kwestia będzie się nawet nie pojawiać, co nie zniknie z agendy, bo no to dotyczy żywotnych interesów gospodarczych i chińska ekspansja w tych wysokotechnologicznych sektorach, gdzie przez lata dominowały europejskie i zachodnie koncerny. To podminowywanie przez chiński kapitał, chińskie firmy tej wielowiekowej czy wielodekadowej dominacji koncernów zachodnich na pewno spotka się z oporem, bo ktoś musi zbiednieć, żeby ktoś się musiał wzbogacić. Tak, będzie to tak zwane asymetryczne win-win. Mówiłeś o tych oliwkach, to mi się przypomniało, że tutaj jeden z tych sukcesów ogłoszonych przy okazji tej wizyty było, że Chiny nie będą obkładać swojego francuskiego koniaku, więc to trochę taka rzeczywiście symboliczna wymiana, że tak to oczywiście by chcieli, żeby i Chińczycy, że oni będą tutaj nowoczesne technologie sprzedawać Europejczykom, a im będą dominować, uzależniać od siebie poszczególne państwa i gospodarki, a w zamian za to wy możecie nam dostarczać jakiś tam swój koniak, wino, tego typu jakieś luksusowe marki, które już tam wypracowane, no to w porządku, ale co do tych najważniejszych egzystencjalnych rzeczy, nie dotyczących przyjemności, tylko po prostu podstawowego dobrobytu i przyszłościowych technologii, to my będziemy dominować i to my będziemy was od siebie uzależniać, co będzie na swój sposób odwróceniem oczywiście nierównoprawnych traktatów, 100 lat narodowego poniżenia i będzie tą kolonizacją arebur, tylko taką oczywiście dla obu stron korzystną, co oczywiście będzie taką samą narracją, jaką kiedyś Europejczycy stosowali wobec państw nieeuropejskich, gdzie wchodzili, penetrowali gospodarczo i politycznie, ale no rozwijaliśmy was, więc przecież było to dla waszego dobra. Z tym, że oczywiście no zobaczymy, czy realnie Chińczycy będą mieli na tyle tych technologii, że rzeczywiście będą Europejczyków w stanie od siebie uzależnić i czy rzeczywiście poszczególne państwa, które będą na taką współpracę szły, będą miały poczucie, że rzeczywiście im się to opłaca długofalowo. Zobaczymy, bo Amerykanie też na pewno będą starali się przekonać, że się to nie opłaca, że się tylko zadłużycie, a nie będzie to wcale dla was rozwojowe. No i w gruncie rzeczy jest to też pewna, jeżeli pójdźby w tym zbyt daleko, no to jest to też oczywista sprzeczność z tym, o czym mówił Macron, tak, no bo oczywiście, że można tą suwerenność mieć wobec Amerykanów i starać się budować swoje własne koncerny, ale jeżeli się uzależnisz od Chińczyków, to też się uzależnisz, prawda? No i tutaj też trudniej będzie zbudować tych słynnych europejskich czempionów, jeżeli już to chińscy czempionowie po prostu wydrenują rynek i to oni będą dostawcami kluczowych technologii. Na koniec może jeszcze tylko jedna refleksja odnośnie tego, co mówiłeś, że Węgry są takim trochę poligonem doświadczalnym. Myślę, że też, że Węgry są użyteczne i bardzo słusznie mówiłeś o tym, że przez lata to przecież to Niemcy były głównym prowodorem i Francja tej polityki Francji, to się zawsze mówiło, wyciągniętej ręki w kierunku do Rosji elegancko, a Węgry no to tutaj odgrywały i odgrywają do tej pory, myślę, rolę takiego trochę zderzaka, tak jak mówiłeś, ale właśnie dlatego, że oni mówią pewne rzeczy, o których Niemcy nie zawsze chcą powiedzieć wprost, to oni są, odgrywają rolę pożyteczną z perspektywy Niemiec. I myślę, że z perspektywy relacji z Chinami może być podobnie, że Węgrzy czy Serbowie, no Węgrzy bardziej, no bo Węgrzy są w Unii Europejskiej, mogą te ich relacje z Chinami i to, że oni będą tak manifestacyjnie prochińscy w niektórych sprawach, może to być uznawane przez Francuzów czy Niemców za coś pożytecznego, bo oni będą, powiedzmy, tymi straszakami, że o zobaczcie, co oni są straszni prochińskie, a my to wcale aż tak bardzo nie, to nie. Ale w praktyce oczywiście, że to wielkie koncerny niemieckie czy francuskie będą dobijać na większe kwoty porozumień z Chińczykami niż malutkie Węgry. Tak jest. Na tym zakończymy.
I na tym zakończymy. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do dzielenia się swoimi refleksjami, komentarzami. No i zachęcamy do subskrypcji Nowego Ładu. Przebiliśmy 83 tysiące, więc tak samo jak tutaj omawiane przez nas państwa, czy Chiny, czy Francja dążą do budowy swojej historycznej wielkości, tak samo my powoli zdążamy do 100 tysięcy subskrybentów. Więc jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to zachęcamy do tego, żeby to zrobić i do tego, żeby dzielić się materiałami naszymi, jeżeli uważacie je za cenne, wartościowe, podawajcie je dalej do swoich znajomych, bliskich i w ten sposób budujmy nową jakość debaty publicznej w Polsce. Pokazujmy, że można w rzetelny, merytoryczny sposób omawiać kluczowe wydarzenia w Polsce i na świecie z perspektywy narodowej, patriotycznej, bez popadania w propagandę, toporność czy szurię. I to będziemy razem robić dzięki waszemu wsparciu. Na dziś to wszystko. Kacper Kita, do usłyszenia. Do usłyszenia.